Cześć, tutaj Szymon Rzeźniczak z blogu Dolina Mazeli. Jestem dużym malbarzem na lotnisku w Lidlu. To nazywa się The Canto. I tym razem próbuję najpopularniejszego w Austrii szczepu, czyli Dżinę Wetlinę. To jest szczep, który pochodzi od Traminera i St. George. Ten St. George to taki dziki szczep, który został odkryty parę lat temu, że to jest właśnie przodek Dżinę Wetlinę. Natomiast Dżinę Wetlinę rzeczywiście w Austrii udaje się najlepiej. Jest to ich najlepsza odmiana. Oczywiście biała odmiana o raczej dużych plonach, to znaczy przynosząca duże plony, raczej prosta w uprawie. Natomiast warto jej poświęcić troszkę więcej uwagi, troszkę więcej czasu i starań, że rzeczywiście potrafi dawać wina bardzo wdzięczne, bardzo zrównoważonej słodyczy, zrównoważonej kwasowości, takie bogate, na bogato. To jest winnica Grundy Maje, rocznik 2013. Wino wygląda w ten sposób. Raczej prosty, świeży wino, którego należy pić szybko. Jest taka w nim fajna skalistość, fajna mineralność, to rzeczywiście zdecydowanie bardziej wytrawny niż Grymce Szac, o którym opowiadałem wcześniej. Tutaj w Canto też jest nie tylko właśnie wine bar, ale też sklep, można rzeczywiście kupić tutaj wino, nie tylko z Austrii, no ale ponieważ jesteśmy z Wiedniu, więc próbujemy wino z wina. On jest nie tylko uprawiany w Austrii. Spotkać go można w Czechach, spotkać go można w północnych Włoszech, w Górnej Adydze, inaczej w południowym Tyrolu. No, ale rzeczywiście w Austrii, tutaj w regionie Niederösterreich, czyli w tym regionie Dolnej Austrii, daje najlepsze rezultaty. Powstają z niego zarówno wina proste, takie jak to, takie właśnie mineralne. Rzeczywiście mineralność jest na najlepszym określeniu tego wina. Tutaj nic innego nie przychodzi na myśl. Tylko właśnie taki skalisty, bardzo, bardzo surowy wydźwięk ma to wino, natomiast rzeczywiście kolor jest piękny, więc polecam. Jest świeżość, może nie aż taka jak przy poprzednim winie, przy Grymce Szac, ale rzeczywiście jest świeżość. Ładnie zbalansowany. Jest kwasowość. Chciałoby się do niego jakiegoś sznycla wiedeńskiego albo szparagi, to jest coś, z czym się łączy. Na pewno dobry byłby też do sushi. Ja raczej nie łączę wina z jedzeniem. Zawsze jak degustuję, ale zapach ma raczej delikatny. To nie jest coś dla wiedzicieli bardzo intensywny. Tak? To nie jest degustamina, tylko wina za wina, więc to jest taki skryty, delikatny. To jest w tym rodzaju. Tutaj też, jak widziałem, można kupić butelkę Nidla. Butelkę Nidla to jest jeden z czołowych producentów austriackich Nidli. Bodajże z Wachau. Tak. W ogóle Wachau, Kremstal, Kampstal to są te rejony, gdzie świetne wina austriackie powstają. Jeszcze do tego Burgenland, to jest tam nad jeziorem. Tam z kolei genialne czerwienie mają możliwość zaistnienia. No i to w zasadzie tyle z lotniska wiedeńskiego. Czekam dalej na samolot, to jeszcze też trochę trwa. Można sobie tutaj umilić właśnie czas, odwiedzając wine bary.
W zasadzie mógłbym pojechać do centrum Wiednia. Podobno kolej tutaj pod lotniska jedzie 12 minut do centrum i tak dalej. Są zniżki zresztą na bilety, jeżeli ktoś leci Amsterdam Online, a mi się akurat udało polecić Amsterdam Online. Ale stwierdziłem, że spróbuję właśnie pokazać coś typowego, że za parę euro tak naprawdę z bardzo dobrym montażem można spróbować przyjemne wino. Wasze zdrowie, picie wino z Etminera. A, jeszcze z ciekawostek. Nie tylko Riesling przecież może legać. Legać szlachetnej pleśni z wina Wettinera rzeczywiście też robi się słodkie wina. No to oczywiście jest wytrawne i to czuć. Ale robi się też Baranam Zejza i tak dalej, wielkie słodziaki, więc wasze zdrowie i do usłyszenia już mam nadzieję w Izraelu.